I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy sobotnie wydanie z ostatnich, można powiedzieć, 24 godzin, bo gdzieś ta audycja była troszeczkę wcześniej, więc nie ma tych wiadomości za dużo. Piątek, sobota już wszyscy się szykują tutaj do weekendu ostatnio. W czwartek było bardzo dużo, więc dlatego tyle tych audycji. I dziękuję za podpowiedź, jaki zegarek kupić. Widzę, że dużo biegających tutaj jest, także no. Troszeczkę poczytałem tych komentarzy z ostatniej audycji, także dzięki za, za te podpowiedzi, oczywiście. I na pewno te wszystkie komentarze mi się tutaj przydadzą do wyboru. Dobra, przejdźmy w takim bądź razie do Coingeco. Zobaczmy, co się dzieje na Bitcoinie. Bitcoin 30 000, no nie, żartowałem, 37 294, minus 2,5% w ostatnich 24 godzinach. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Chainlink 24,9% Energy Web Token 24,4% Avelink przecinek 24, Dwa projekty, które sobie gorzej poradziły, a są takie, Voyager Token minus 9,5, Empty Set Dollar minus 8,3, Blockstack minus 4,5%. Goldman Sachs wejdzie na rynek kryptowalut. Pod jakim względem? A więc z badania przechowywania aktywów cyfrowych, czyli może tutaj być kastodianem, na to mają chrapkę w tym momencie. Podobnie jak JP Morgan, wydaliśmy zapytanie ofertowe, Przechowywania cyfrowego. Szeroko badamy przechowywanie cyfrowe i decydujemy, jaki będzie następny krok, powiedział źródło Goldman, które poprosiło o zachowanie anonimowości. Także nie są oficjalne informacje, ale źródło, które nam przekazuje, że informator Goldman powiedział, że ta inicjatywa banku dotycząca aktywów cyfrowych była częścią szerokiej strategii cyfrowej, powołując się na stablecoiny w związku z ostatnimi wiadomościami z amerykańskiego biura kontrolera walut OCC. Więc to jest wynik właśnie tych regulacji, które zostały ustanowione to, że Wielkie firmy już mogą tutaj wychodzić na ten rynek kryptowalut. Anchorage mamy ostatnio bank, który dostaje licencję w krypto. Goldman Sachs kolejny, który tutaj się już interesuje w tym. Także custody na Goldman Sachs jest możliwe. Wierzyciele Goxa wkrótce zażądają 4,9 miliarda dolarów w bitcoinach. Roszczenia mogą zalać rynek kryptowalut i wpłynąć na ich ceny. Inwestorzy GOX wkrótce będą mogli ubiegać się o środki skadzione w 2014 roku, a niektórzy obawiają się, że roszczenia mogą zalać rynek nowo krążącymi bitcoinami i wpłynąć na cenę kryptowalut. Nie ogłoszono daty oczywiście wypłaty, także na razie nie widzimy, kiedy to by się wydarzyło. Ta informacja z GOX. Wraca jak bumerang, ale jest teraz po, można powiedzieć, już nie fazie spekulacji, tylko mamy już jasno na białym, że będą wypłacane te bitcoiny, tak? Więc ile ich jest? Oczekuje się, że za pośrednictwem firmy zostanie rozprowadzane około 137 tysięcy bitcoinów o wartości 4,9 miliarda dolarów, pamiętajmy, przy obecnej cenie. Data dystrybucji bitcoina nie została jeszcze ustalona, jednak wierzyciele czekali na swoje fundusze już ponad 6 lat. Wielu wierzycieli prawdopodobnie dokona wypłaty natychmiast po otrzymaniu środków, co może łatwo stworzyć silną presję sprzedażową na rynku. I tutaj w tej samej sprawie jeszcze nas informuje o tym, że pamiętamy, że firma Private Equity Fortress Investment Group zaczęła oferować wierzycielom 1300 dolarów za bitcoina w zamian za ich roszczenia w lutym ubiegłego roku, po tym jak wcześniej przedstawiła ofertę 900. Pamiętamy, że były takie firmy, które pojawiały się: My się zajmiemy tym, damy wam za jednego bitcoina 1300 dolarów. A my resztą się zajmiemy. No, jeżeli ktoś poszedł na to i mógłby otrzymać dzisiaj 36 tysięcy zamiast 1300 za jednego bitcoina, no to nie wiem, czy, czy to by była dobra decyzja. tak? Wtedy mówiliśmy o tym, że nikt nie płaci 1300 dolarów za jednego bitcoina, jeżeli nie wiedziałby, że można je jakoś odzyskać. Coindesk, w tym przypadku mamy i dobrą, i złą wiadomość. Dlaczego? Bo zła to jest taka, że Kraken trzyma handel XRP dla mieszkańców USA. Ale klienci mieszkający poza Stanami Zjednoczonymi pozostaną nienaruszeni. Także tutaj w tym wypadku nie mają się o co bać, tylko 30 stycznia o pierwszej godzinie czasu UTC, tylko klientów krakena mieszkających w USA nie będzie można już handlować XRP. Do czasu pewnie wyjaśnienia tej sprawy. Daily Huddle też przypomina o tym, że giełdy w Europie mogą mieć nadal na swoich giełdach XRP i raczej tutaj nic się nie wydarzy. Do momentu pozwu, pewnie po nim zobaczymy jak zareagują giełdy związane z XRP, jaki będzie wynik, ale to może potrwać jeszcze 10 miesięcy, także wiele czołowych giełd, w tym Coinbase, OKCoin OK wstrzymało handel aktywami po procesie sądowym. Jednak GateHub, który jest oparty na protokole XRP, Ledger i wspierany przez inwestora Klisa Larsena zapewnia posiadaczy XRP, że giełda nie pójdzie w ślady tych innych giełd, czyli tutaj mamy Stany Zjednoczone, które są fortem regulacji i inne giełdy poza. Ja miałem jeszcze taką jedną spekulację, że może te giełdy, które są w Stanach Zjednoczonych będą pod naciskiem lub chciałyby tutaj bronić interesów w Stanach Zjednoczonych, żeby usunąć też XRP na innych giełdach, na innych jurysdykcjach. Ale to się nie dzieje. Na szczęście dla XRP gdzieś tam pojedyncze giełdy, bo obserwują ślady tego, co się dzieje w SEC w Stanach Zjednoczonych, Decyzja taka była gdzieś na giełdzie, nie wiem czy to była Białoruś czy, czy, czy gdzieś indziej, jedna pojedyncza giełda. Ale tak, tego nie widzimy, nadal XRP jest na europejskich giełdach i raczej to się tutaj nie zmieni. UBS, to jest szwajcarski gigant zarządzający majątkiem, wydał ostrzeżenie skierowane do inwestorów, na które powołuje się Bloomberg. Czyli co mówi? Porównuje krypto z MySpace, mówi, że ceny mogą spaść do zera. Gigantyczna firma świadcząca usługi finansowe UBS Wealth Management to najnowsza organizacja, która ostrzega inwestorów o potencjalnym ryzyku branży kryptowalut. Jednostka wydała wytyczne wskazujące, że cena każdego zasobu cyfrowego może spaść do zera w dowolnym momencie, a ludzie muszą być przygotowani na utratę wszystkiego. UBS cytuje. To tak, naszym zadaniem, albo zdaniem, niewiele jest rzeczy, które mogłyby powstrzymać cenę kryptowaluty przed spadkiem do zera, gdy zostanie wprowadzona lepiej zaprojektowana wersja lub jeśli zmiany regulacyjne zahamują nastroje. NetSpace i MySpace to przykłady aplikacji sieciowych, które cieszyły się dużą popularnością, ale ostatecznie zniknęły. Napisał dyrektor inwestycyjny do spraw globalnych rynków wschodzących Michael Bollinger. Jednostka zakwestionowała również narrację, że kryptowaluty są rzeczywiście używane do płatności i powiedział, że większość ludzi nadal ma tendencję do korzystania z walut fiducjarnych. Chociaż UBS przyznał, że cena może nadal wzrosnąć w krótkim okresie, raport radzi, że inwestorzy muszą ograniczyć wielkość swoich inwestycji do kwoty, którą mogą stracić. I tutaj też mamy regulatorów, którzy też ostrzegają. Wydaje się, że ten paraboliczny wzrost. Mówi nam o tym, no ale też mówiliśmy wcześniej, czyli UK Financial Conduct Authority, czyli FCA z Wielkiej Brytanii, tak samo w Nowej Zelandii ostrzegają też podobne ostrzeżenie. Mamy też KNF w Polsce, który ostrzega przed kryptowalutami, mamy też Bank w Stanach Zjednoczonych, czyli Bank of America, tak samo ostatnio ostrzegał przed kryptowalutami i HSBC, który blokuje w Wielkiej Brytanii transakcje, tak czyli. Tu mamy te wszystkie, które ostatnio jakoś ostrzegają. Nie wiem, czy to jest związane z regulacjami, czy, czy po prostu nie weszli, tylko JP Morgan wszedł i dlatego reklamuje je od drugiej strony, i Bloomberg tak samo. Nie wiem. Po prostu przekazuję Wam informacje, żeby podzielić się z Wami to, co mówi UBS w tym momencie. Końdesk coraz więcej wiadomości już jest na szczęście i koń Telegraf o Teterze, także też te informacje wychodzą tutaj. To co się tam dzieje, czyli ta sprawa sądowa, do tego może wrócimy za za chwileczkę, bo jeszcze widziałem jeden news na ten temat, ale to jest już odgrzewany kotlet, to wszystko co mówiliśmy do tej pory. Mamy jedną audycję, która wszystkim tym się zajęła, także tutaj na spokojniej będziemy tego jeszcze raz wertować. I do tego mamy kryptobriefing, który mówi, dlaczego rezerwy Tether prawdopodobnie nie zawierają bitcoinów, czy nie mają w rezerwach Bitcoinu. Zobaczmy, dlaczego tak e, mówią. A więc Tether mocno zasugerował, że jego stablecoin Tether nie jest wspierany przez bitcoina po niejasnych oświadczeniach swojego partnera bankowego. Deltek, bo Deltek inwestuje w bitcoiny. Hugo Rogers, dyrektor inwestycyjny Deltek Bank ogłosił niedawno, że jego firma inwestuje część środków klientów w bitcoina. Ponieważ Tether jest jednym z klientów Deltek, niektóre doniesienia wywołały obawy, że rezerwy Tether mogą zawierać bitcoina. Jednak inwestycje Deltek i rezerwy Tether są od siebie wyraźnie niezależne. CoinDesk, jedna z tych pierwszych stron, które przekazały wiadomości, stwierdza, że przedstawiciel Tether zaprzeczył, że którykolwiek z tych funduszy zainwestowanych w bitcoina należał do Tethera. Ponadto Stuart Hogner, radca prawny Tetera, opublikował publicznie oświadczenie na Twitterze, w którym potwierdził, że oba fundusze nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Samson Mao, City of Blockstream również skomentował tę sprawę. Mówił, że Deltek oferuje usługi zarządzania inwestycjami i zarządza portfelami swoich klientów. Dodał, że Deltek nie bierze arbitralnie funduszy klientów, aby kupić bitcoina. Także tutaj na takiej zasadzie mamy wyjaśnione w tym artykule, dlaczego nie jest kupowany bitcoin przez sam Tether, ale może przez Deltek Bank już tak, tak? No i tam było to pytanie, pamiętamy u Petera Makormaka, czy na przykład Tether ma jakiś stake, czyli wykupi udziały tego banku. Wtedy można powiedzieć, że jeżeli tak, no to jeżeli ma udziały Tether w Deltek, to może być już tutaj inny bieg historii, ale na razie tego nie, nie poruszamy, bo to nie było wyjaśnione, bo Paula Ardoino czy ta druga osoba, która była u Petera McCormacka, nie potwierdziła wtedy, bo nie ujawnia, w co inwestuje Teter, tak naprawdę. Także nie wiem, możemy sobie tylko pospekulować. I dlaczego by były takie obawy? Też to tłumaczą. Gdyby Teter poparł swoje rezerwy Bitcoinem, wiadomość ta prawdopodobnie wywołałaby obawy o to, czy rezerwa firmy ma wystarczającą wartość, aby wesprzeć podaż do drukowanego. Tethera i utrzymać stabilną cenę. Opierając się na ostatnich oświadczeniach, Tether nie ma powodu do niepokoju. Fakt, że jeden z banków partnerskich firmy inwestuje w Bitcoin nie ma wpływu na rezerwy w Tetherze. Ma, jeżeli oczywiście Tether by inwestował albo był stakeholderem Deltek Bank. O czym nie wiem. Wtedy to by miało różnicę, ale tego się nie dowiedzieliśmy, oczywiście, tak? Więc czekamy na decyzję. Chyba dzisiaj o 9 wieczorem jest jakaś sprawa związana z Bitfinexem. Także musimy poczekać na oficjalne newsy z tej sprawy. Użytkownicy Coinbase mogą teraz zgłaszać swoje podatki. Od Kryptowalut za pomocą Cointrackera, aplikacji, która jest tam dostępna. Według Cointracker jest to łatwy sposób dla użytkowników Coinbase na zgłaszanie transakcji, sprzedaży Kryptowalut, skierowanych do użytkowników z USA oczywiście, i obliczy i wypełni określone formularze, np. formularz 8949 i harmonogram D w celu zadeklarowania zysków kapitałowych, strat i aktywów w zeznaniach podatkowych. Może być używany przez osoby fizyczne i księgowe, lub jako część oprogramowania do składania zeznań podatkowych, takiego jak Turbo. Tak. To jest już dostępne na Coinbase -ie. nie dla Europy, tylko dla Stanów Zjednoczonych. Anonimowy Litecoin już wkrótce po nowej integracji Incognito. Narzędzie Litecoin wkrótce wzrośnie, ponieważ zapewni nowy sposób anonimowego przeprowadzania transakcji w sieci. Podczas gdy społeczność czeka na Mimblewimble, zespół programistów stworzył pomost umożliwiający prywatne transakcje Litecoina. Użytkownicy portfela i Incognito będą mogli wysyłać otrzymane tokeny LTC bez możliwości nadzorowania funduszy przez osoby trzecie. Ten ruch może podnieść cenę tokena, pomimo korekty, która teraz jest na Litecoinie. Więc zobaczmy, jak to będzie działać w funkcjonalności. Wysyłając LTC do portfela Incognito za pomocą nowego mostu, otrzymujesz. PLTC. Wszystkie tokeny można w dowolnym momencie zamienić z powrotem na standardowe LTC, a Twoje PLTC zostanie spalone. A do Twojego portfela trafi standardowe LTC. Czytamy w komunikacie incognito. Biorąc pod uwagę rosnącą regulację dotyczącą kryptowalut, nastąpił gwałtowny wzrost popytu na rozwiązania płatnicze odporne na cenzurę. Włączając funkcję prywatności w protokole Litecoin, ta kryptowaluta może przenieść korzyści, tak jak Monero od 2020 roku. Więc to mi przypomina troszeczkę Lightning Network też na, na Bitcoinie, tak? Czyli wrzucamy tam dostajemy nowy token, tam robią się transakcje, i potem wracamy. Nie mamy tej historii, może nie do końca, tak? ale na takiej podobnej, można powiedzieć, zasadzie. I jeżeli zastanawiacie się, czy to jest coś złego w Litecoinie, tłumaczyliśmy niedawnej audycji, gdzie jedna z osób tłumaczyła nawet Nimble Wimble. Jeżeli by było zaakceptowane na Litecoinie, to nie jest tak jak w przypadku greena. Gdzie cały protokół jest na Mimble Wimble i tu jest już problem z regulacjami tej monety, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tu mamy integrację dodatkową do głównego protokołu Litecoin, a nie odwrotnie. Czyli nie cały Litecoin przenosi się na Mimble Wimble i wtedy może być zablokowany w Stanach Zjednoczonych, tylko to jest dodatkowa opcja, która pewnie będzie musiała zostać usunięta w USA. Afryka ma przyciągnąć 100 milionów użytkowników do DeFi w ciągu 3 lat, mówi założyciel Cardano. W jaki sposób? A więc chodzi o pożyczki Peer to Peer. Kto właściwie wykupił ubezpieczenie Peer to Peer? Kto właściwie będzie dokonywał płatności Peer to Peer? Mamy wiadomość dla ciebie, a nie faceta mieszkającego w Nowym Jorku, zauważył Hoskinson w ekskluzywnym wywiadzie dla CoinTelegraph. Czyli według Hoskinsona. Produktom DeFi brakuje znaczącej bazy klientów, a branża nie ma szans na zdobycie przewagi na zachodzie z powodu kłopotliwego otoczenia regulacyjnego. I w tym przypadku, zamiast to skupiać się na tym zachodzie, można przecież oczywiście wyjść z DeFi, stworzyć płynność dla najbiedniejszych ludzi na świecie i pozwolić im budować bogactwo i chronić bogactwo, które nabyli. A zbudowaliśmy Cardano właśnie w tym celu, czyli to jest taka ukryta reklama Cardano, która mówi o tym, że właśnie będą tutaj robić ten Bank Dian Banks. Najuboższych w Afryce. Takie mają zadanie. Hmm? Oby. Oby to wydarzyło się w taki sposób, bo pamiętamy, że te osoby często w Afryce mają pocenty dziennie i wejście próg wejścia dla tych osób jest dużo niższy niż dla tych przynajmniej w Europie. Jeżeli takie e Toro by zrobiło w Afryce próg wejścia na eToro minimalny depozyt 1000 dolarów, no to też nie jest oczywiście to jakieś rozwiązanie dla tych najuboższych ludzi, tak? tak samo z Bitcoinem, te transakcje dzisiaj to nie jest wersja dla najuboższych ludzi, tak samo z Ethereum w tym momencie. Więc jeżeli ten próg wejścia będzie niski dla tych ludzi i pomoże im to w czymkolwiek. Wtedy jak najbardziej zgodzę się z Charlesem Hoskinsonem. Oczekuje się, że PayPal wygeneruje 2 miliardy dolarów przychodu z bitcoina. Mizuo oszacował przyszłe przychody w PayPal z usługi kryptowalut. I tutaj mamy oczywiście prognozę, tak? Tu nie chodzi o to, że wiemy ile, ale. Dan Dolowew, analityk do spraw fintech Mizuo Securities, spodziewa się, że PayPal Holdings Inc. wygeneruje dochody o wartości do 600 milionów dolarów z samych usług kryptowalut w 2021 roku. W 2023, według szacunków dolewa, liczba ta może wzrosnąć do 2 miliardów dolarów, co stanowi 10% całkowitych przychodów. Hmm? Jeżeli ktoś by zobaczył takie coś na kartach PayPala, chciałby uruchomić też u siebie, mamy, nie wiem, Amazon Pay inne rzeczy. No to wtedy faktycznie dziś portfel wejść od takiej sfery o wiele łatwiej im podjąć taką decyzję, jeżeli widzą w 2022, że PayPal, czy w 2023, że ma już 10% całkowitych przychodów tylko i wyłącznie z krypto. O ile to się sprawdzi, tak? O ile będziemy mieć oczywiście takie wolumeny i popyt, bo jeżeli nadejdzie jakaś bessa, no to będzie dużo mniejsza na pewno w porównaniu do tego rynku, w którym się znajdujemy teraz. Mieliśmy też debatę pomiędzy Charlesem Hoskinsonem a Jackiem Dorseyem. Bardziej tutaj Charles Hoskinson odpowiedział do Jacka, co próbuje zrobić. Wiemy, że Jack Dorsey planuje teraz otworzyć zdecentralizowaną, bardziej tutaj platformę, do tego, żeby no, po tym, co się dzieje ostatnio, czyli. Od razu mi na język nachodzi hipokryzja. Słowo, nie wiem dlaczego. No ale, żeby tutaj odpowiedzieć na to, będą próbować tutaj zrobić jakąś zdecentralizowaną platformę, żeby ta regulacja czy, czy cenzura w przyszłości była troszeczkę. Inna od tej scentralizowanej na Twitterze? No tutaj Hoskinson odpowiedział mu, że zdecentralizowany standard dla mediów społecznościowych nie powinien być rozwijany w tej samej firmy, która prowadzi Twittera. Głośny orędownik zdecentralizowanych systemów zarządzających przez społeczność. Hoskinson wezwał Dorsey'a do stworzenia Blue Sky i innych działań decentralizacyjnych pochodzących z Twittera jako open source. W ten sposób napisał na Twitterze, że cała branża kryptowalut będzie mogła wynieść swój wkład. Jego krótki komentarz do Twittera ujawnił również, że firma, stojąca za no oczywiście blockchainem Cardano, pracowała nad czymś podobnym do tego, co Dorsey próbował osiągnąć dzięki Blue Sky. Podczas gdy Hoskinson powiedział tylko, że firma pracuje nad czymś szerszym, społeczność kryptowalut natychmiast założyła, że rozwija zdecentralizowaną platformę mediów społecznościowych opartą na łańcuchu blokowym Cardano. Ani Dorsey, ani nikt związany z Twitterem jeszcze się tym nie zajął. Co najmniej dwa tuziny komentarzy pod oryginalnym tweetem Hoskinsona został usuniętych z Twittera, mimo że post. Zebrał setki polubień. No, zobaczymy, ale widzimy, że od razu tutaj bardziej społeczność spekuluje, co będzie sam pan Charles Hoskinson budował, niż to wyszło z jego ust. Ripple ma w tym momencie 21 prawników do obrony firmy oraz jej byłych i obecnych prezesów. Czterech z nich będzie współpracować z Bradem Garlinghausem, a kolejnych czterech będzie reprezentować Krisa Larsena, współzałożyciela i byłego CEO. Reszta zespołu prawnego będzie reprezentować samą Ripple. Ripple i dwie jej najwyżsi rangą dyrektorzy zostali oskarżeni, oczywiście to wiemy, więc mają tutaj zaplecze do tego, żeby walczyć oczywiście z nimi. No i ostatnie mamy ruchy też, oczywiście, ale nie będziemy tego też powtarzać, że Ripple i główne giełdy przekazują. XRP o wartości 28 miliona dolarów. To nie jest jakaś wielka suma w XRP, żeby o tym mówić, I, i tak się nie dowiemy, gdzie one zostały wysłane, bo to jest nieznany portal, także ta informacja nam do niczego nie jest potrzebna, ale ten sztab, faktycznie, który będzie bronił Ripple, nie jest mały. Wczoraj 15 stycznia Wikipedia skończyła 20 lat swojego istnienia. Ja myślałem, że to 10 może maksymalnie, a to zobaczcie, Wikipedia ma już 20 lat. Więc życzymy kolejnych 20 lat. Rynek aktywów cyfrowych BAKT ma wejść na giełdę w Nowym Jorku w 2021 roku, co może utorować drogę większej liczbie dostawców usług kryptowalutowych, którzy pójdą w jego ślady. Intercontinental Exchange ogłosiła 11 stycznia, że jej giełda kryptowalut BACT wkrótce zostanie notowana na publicznej giełdzie NYAC. Następnie to poprze połączenie ze spółką celową VPC Impact Acquisition Holdings, czyli kolejna y, firma, która już tutaj. Ma chrapkę wyjść oczywiście na giełdę. Brytyjski doradca finansowy wzywa rząd do zakazania transakcji kryptograficznych. Mm. Sam Neil Liversy, czy jest doświadczonym doradcą finansowym, wezwał rząd właśnie do takiej decyzji. Jest to właściciel niezależnej firmy, doradca finansowego West Riding Personal Financial Solution, wystosował petycję wzywającą lokalne władze finansowe do zaprzestania transakcji kryptograficznych w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Cytujemy. Ustawodawstwo zakazujące płatności lub akceptacji kryptowalut przez firmy lub osoby fizyczne, będące rezydentami Wielkiej Brytanii i wymagające od brytyjskich organów regulacyjnych FCA i PRA zakazu transakcji dokonywanych przez brytyjskie instytucje w kryptowalutach takich nawet jak Bitcoin. Przytoczył powszechną narrację przeciwko kryptowalutom, argumentując, że kryptowaluty, tak jak Bitcoin, nie mają wewnętrznej wartości i mogą mieć destabilizujący wpływ na społeczeństwo i często są wykorzystywane do działalności przestępczej. Doradca uważa również, że wydobywanie kryptowalut jest szkodliwe dla środowiska. Hmm. Dalej, też w wywiadzie z 13 stycznia dla publikacji poświęconej Finansom Professional Advisor Lever zauważył, że ogólny zakaz transakcji kryptograficznych w Wielkiej Brytanii pomoże w egzekwowaniu prawa, zmniejszyć siłę przestępców używających kryptowalut, takich jak Bitcoin, do nielegalnej działalności. Organy ścigania nigdy ich wszystkich nie złapią, nie złapią nawet większości z nich, ale zniszczenie ich bazy finansowej zmniejsza ich siłę argumentowa, właśnie w tym przypadku. Więc werdykt jest taki, że wszyscy inwestorzy kryptowalut powinni natychmiast sprzedać swoje udziały. Już to słyszeliśmy kiedyś, w 2017, 2016 roku też, troszeczkę wcześniej. Ale Liversidge powiedział również Cointelegraphowi, że nigdy nie posiadał i nigdy nie kupił kupiłby kryptowalut, nawet gdyby wiedział, że przyniosą mu setki procent zwrotów. Także to jest opinia doradcy finansowego, który wzywa rząd do zakazania transakcji kryptograficznych. Nic więcej się tutaj nie dowiemy, akceptacji czy czegokolwiek, bo to jest pewnie tylko jedna opinia, która gdzieś tam wyszła i wzywa do, do, do czegokolwiek. Także... No Wiadomość po prostu, którą przekazuję dalej. Mamy też ostatni update 16 stycznia z sprawy pomiędzy iFinexem, czyli Tether. Dokładnie to jest 16 stycznia o godzinie 9, pewnie czasu nowojorskiego dowiemy się więcej w tej sprawie z Tetherem. Czyli dziwi mnie, że w sobotę pracują wieczorami sędziowie w Stanach Zjednoczonych, może to... Tak jest po prostu. No ale dowiemy się pewnie w niedzielę lub w poniedziałek, co tak naprawdę się dzieje w tej sprawie. Okej, okay, przejdźmy jeszcze do polskich youtuberów. Mamy 3, 2, 1, krypto, emerytury, zapomnijcie, pump and pump, old season nadchodzi, plus 500%, pumps, nadchodzą, praca i trendy u Maćka, encyklopedia kryptowalut, BTC 26 tysięcy, zanim dojdzie do 50, e-book o krypto, zobaczmy, gdzie tutaj to mamy, yy, podatkach, job finance, 1000% po pre-sale, dalej jest Piotr Misiurek. Kryptowalutę, QA, Ethereum, gaz, opłaty transakcyjne, przyspieszanie, anulowanie transakcji, tokeny, Jurek z analizy, plan bitwy handlowej. 15 stycznia 2021 CDR, REN, funt do złotówki BABA, BTC Złoto, IT 40 i ROPA. Krypto Kamikadze, finansowa propaganda w USA, a pani Lagar zarządza grawitacją Ziemi. Mike Satoshi Biden dodrukuje 1,6 miliarda. Dolarów, biliona dolarów, a Bitcoin złoto w górę. Mamy też bug, który wchodzi na NYAC. Greyscale kopił 4700 bitcoinów. Jarząbek, szczyt czy lokalna korekta. Bitcoin, Ethereum, Polka Dot. Jeszcze tutaj jest rekin biznesu. Kryptowaluty, DeFi, zarabia na kryptowalutach w 2021. Zdecentralizowane finanse. Bitbay, polska analiza weekendowa Bitcoina też, 15 stycznia. FXMag, szybki zysk na rynku Forex. Forex krok po kroku. Mamy też kryptocholika. 1000 dolarów od Binance, ciekawy konkurs Telegram wymiany i szczepan Bentyn bitcoin nie cenzuruje. Kwarantanna z bitcoinem. Też tutaj oczywiście zapraszam, zobaczmy jeszcze komentarze. O, dzięki za te wszystkie polecenia, tak jak mówiłem, tych zegarków. No, Garmin to, tak, tak jak mówić, wysoka półka, a ja już chcę kupić ten zegarek na 8 lat, także zobaczymy kolejne po tym TomTomie. Mam nadzieję, że Garmin będzie za 8 lat. Tak jak TomToma już prawie dzisiaj nie ma w zegarkach, no ale. Zobaczymy. Dzięki za te wszystkie podpowiedzi, tutaj sobie wezmę je pod uwagę. Niektórzy z Was uważają, że wolą inwestować w Satoshi niż w zegarki, bo przynajmniej Satoshi idzie w górę. Zgadzam się, ale Satoshi nie mierzy poziomu snu. Dodałem. <laughs> a Paul Market dodał, tak, ale idzie w górę, to jakość snu jest lepsza, a Adam mówi o czym? A po co Ci to? Panuj nad potrzebami. Żart, kup i się ciesz. Później zdaj relację. Może się też skuszę. O, no właśnie, na takiej zasadzie. Ale Wy wiecie lepiej, bo mamy tutaj tyle biegaczy, mamy też kogo, kto, kto, kto tutaj biega? A, Andrzej z dziennej dawki, przecież powinienem uderzyć centralnie do niego i się wtedy dowiedzieć na takiej, na takiej stopie. Ale pamiętajcie, że Andrzej też biega ultramaratony po tysiąc km, no tysiąc przesadziłem, 100 km czasami, także. Więc powinienem od razu chyba do niego uderzyć. Ale dzięki, dzięki za wszystkie podpowiedzi, przynajmniej wiem, w co gdzieś iść, i zaraz tutaj będzie podjęta decyzja. A my się widzimy już kiedy w poniedziałek rano. W poniedziałek rano. Chyba, że zdążę do Majka na kryptowalutową niedzielę z Majkiem. Tam też zapraszam, tam będą na pewno goście. Może mi się uda. I oprócz tego, widzimy się w niedzielę, też o 9 rano. Tam naprawdę okiem nie tradera, nie spekulanta, a bardziej dewelopera, programisty, jak należy spoglądnąć na ten rynek krypto i jak on może Wam podpowiedzieć też od jego paru oczu, w którym. Kierunku iść w tym świecie krypto. Porozmawialiśmy sobie też o decentralizacji w tym całym świecie kryptowalut, i nawet gdzieś tam, jak już mówiłem wcześniej, AI było na naszym radarze. Dobra, mamy to wspaniałego weekendu. No i pamiętajcie, zostańcie dokładnie z bitcoinem.